15 po tej walce. Kolejna część licytacji. Ja pójdę, aby rozluźnić głos, a Juras przejmie mikrofon do licytacji. A teraz do czerwonego narożnika zapraszam. Na co dzień kierowca i ojciec wchodzi do ringu po raz trzeci, zmotywowany i bardzo głodny zwycięstwa. Dziękując trenerowi oraz rodzinie i bliskim za wsparcie w pomoc w przygotowaniach oraz doping podczas walki, do czerwonego narożnika Karol Foryś. Ten facet, jeśli zechce, zawsze wygrywa. Jak tworzyć to historię, jak robić to furorę. Jak bańka to półtorej, jak reszta moje, jak pozy to pierdolę, jak kiedykolwiek to teraz. Jak kochać to ideał, zamknięta butla to gadka szczera, jak chcę parodię to otwieram. Jak ta droga to laureat, jak jest floda to zabieram. Karol Foryś, Karol Foryś. A jego rywalem w narożniku niebieskim będzie finansista pracujący w jednej z największych spółek faktoringowych w kraju. Szczęśliwy i dumny ojciec Bruna, któremu dedykuję tą walkę. Do narożnika niebieskiego zapraszam Piotr Matlak. Piotr Matlak, narożnik niebieski, 38 lat, 83 cm wzrostu, kilogramów oczywiście, 184 cm wzrostu. Piotr Matlak, a jego rywalem w narożniku czerwonym, Karol Foryś. Zaczynamy walkę numer 15, której stawką jest pas mistrzowski organizacji Business Boxing Polska. Rewanż obu panów, narożnik czerwony Karol Foryś i jego rywal w narożniku niebieskim Piotr Matlak. Walka numer 15 z 20 zaplanowanych. Jeżeli są kibice, to zróbcie hałas. Karol Foryś, czerwony narożnik. A jego rywalem Piotr Matlak, narożnik niebieski. Obaj są już ojcami, którzy już za chwileczkę rozpoczną swój pojedynek. Karol Foryś pozdrawia córkę Igę, która została z domu i ogląda transmisję. Także my również podpisujemy się pod pozdrowieniami, a z kolei Piotrek Matlak walczy dla swojego syna Brunona, więc remis, obaj panowie tutaj pora na rewanż. Jako ojcowie wchodzą do klatki. No i wielki rewanż stawką pasmistrzowski. Zaczynamy. Runda pierwsza. Piotr Matlak ustawiony z pozycji mańkuta, czyli z prawą ręką z przodu, Karol Foryś klasycznie. Widzimy, jeżeli chodzi o warunki fizyczne, no to lepiej po stronie Piotrka Matlaka, który ma dłuższy zasięg, jest wyższy. Panowie poszli teraz na wymianę. Piotrek Matlak reprezentuje klub Silesia Boxing. W jego narożniku oprócz brata Tomasz Gromadzki także. Spokojnie na razie obaj panowie, lewy ze strony Forysia, próbował to wszystko skontrować Matlak. Próbował z swoją akcją Foryś, Matlak pozostawił to bez odpowiedzi. Chwila takiego badania się przy ruchu. Foryś rusza z akcją. Odpalił sierpowe Matlak, różnicujące poziomy. Czy to tułów, czy góra. Mocne bomby. I chwila spokoju znów, żeby naładować energię. Przypominam, że tutaj na gali Business Boxing Polska w Katowicach w szybie Wilson stawką tego pojedynku jest mistrzowski pas. Rewanżowe starcie. Po raz pierwszy na gali w Katowicach obaj panowie musieli zadowolić się remisem w ich pojedynku. Dzisiaj żaden nie chce dzielić się tym momentem i któryś z nich chce zawiesić ten pas na swoich biodrach. Ostatnie 10 sekund rundy pierwszej, rundy jak na razie badawczej. Matlak stara się inicjować teraz akcję. Foryś zapracował na wstecznym.
zawodnicy. To walka, przypominam, rewanżowa w pierwszym pojedynku podczas Business Boxing w Katowicach. Remis, a przy ringu Bruno między innymi, przyjaciele. Obaj panowie cięższy niż za pierwszym razem. Wtedy kolejno Piotrek 79, Karol 74 kg. Teraz obaj powyżej 80. Matlak. Karol Foleś Box trenuje hobbystycznie. Wszedł dzisiaj do ringu po raz trzeci. Po kilku kontuzjach, ale wciąż zmotywowany i bardzo głodny zwycięstwa. Z kolei Piotrek Matlak, od dziecka związany z przeróżnymi sportami. Zresztą wychowywaliśmy się na jednej dzielnicy, więc czasem też grywaliśmy razem w piłkę. Razem z nimi, z jego braćmi, bo jest jednym z trzech braci. Jeden z nich również dzisiaj w narożniku, Piotrka Matlaka. A my czekamy na rundę numer 2 w wykonaniu obu panów. Spokojnie, badawczo, Matlak zaczyna od ciosu na tułów, szuka głowy i znów te szybkie ciosy sierpowe, ale odpowiedział Foryś, Matlak w defensywie, miotają panowie czasami podpowiedź z niebieskiego narżnika, żeby się nie bił Matlak, a Foryś jakby w to mu graj, idąc w bitkę. Po raz kolejny te mocne wymiany ciosami sierpowymi. Foryś jakby się rozluźnił, jakby poczuł, że to jest jego pojedynek, że zaczyna się to układać wszystko po jego myśli. Rozluźnił ramiona, ma zamkniętego Matlaka na linach. Ten poszukał teraz ciosu na tułów, ale przestrzelił. Podbródkowy Foryś, ale przyjął to Piotrek Matlak na gardę. Ładny lewy pod prawy łokieć Forysia ze strony Matlaka, jeszcze raz poprawił. Skontrował kolejną akcję, już trzecią z rzędu Matlaka, Foryś ciosem na głowę. Przypominam, że Foryś w narożniku czerwonym z klasycznej pozycji, Matlak w narożniku niebieskim ustawiony z mańkuta, czyli jego dominującą ręką jest ręka lewa. Ładnie teraz z balansem zapracował Matlak, ale to wciąż Foryś jest tym zawodnikiem agresywniejszym, wywierającym presję, starającym się zamknąć swojego oponenta na linach. Nieco spadło nam tempo tego pojedynku. No stawka jest wysoka. Mistrzowski pas organizacji Business Boxing Polska. Matlak zaatakował tułów. Miał zaznaczyć Foryś. Taka padła podpowiedź gdzieś tutaj z publiki, ale to więcej czasu wyrzucił. Jednak Matlak dołożył jeszcze lewy pod prawy łokieć. I koniec rundy numer 2. Walka numer 15 z 20 zaplanowanych. Business Boxing Polska, Katowice. Przypominamy, to walka rewanżowa w pierwszej walce. Remis, a teraz cios za cios. Ostatnie wskazówki przed rundą trzecią z narożników. Wydaje się, że walka jest dosyć równa. Nie wiadomo, jak widzieli to sędziowie, ale może któryś z nich będzie chciał tutaj zaznaczyć swoją przewagę w tej trzeciej i ostatniej odsłonie tego pojedynku. Ring wolny. Sekundanci wychodzą z narożnika. Po raz ostatni razem z sędziną zostają w ringu Karol Foryś i Piotrek Matlak w tej walce, w której stawką jest pas mistrzowski organizacji Business Boxing Polska. Dzisiaj przypominam, wspieramy Fundację Krwawy Sport Łukasza Jurasa Jurkowskiego. Znów spokojnie, Foryś teraz zaatakował celnie, bo wcześniej Matlak przestrzelił. I znowu Matlak konsekwentnie obija tułów, ale teraz rozpuścił ręce i trafia. Czy to na tułów, czy na głowę swojego rywala. Próbuje odgryzać się Foryś, ale to była ewidentnie akcja z niebieskiego narożnika, ale teraz to Foryś stara się przejmować walkę w swoje ręce i oddać rywalowi pięknym za nadobne. Ostre wymiany, przekręcił się kask i będzie teraz chwila w narożniku
niebieskim, żeby ten kask poprawić. Z kolei Foryś stoi w neutralnym narożniku, aby tam nie docierały podpowiedzi, choć i tak wszystko tutaj słychać. Instruują go tam cornermeni, żeby uspokoił oddech, bo to była jego akcja, która spowodowała przesunięcie tego kasku i chyba pojawiło się tam krwawienie z nosa u Piotra Matlaka. Ale mamy kontynuację tego pojedynku. To jest ostatnia runda. Matlak znów różnicuje poziomy. Był cios na tułów, był cios na górę. Próbuje kontrolować to wszystko Foryś. Sklinczował teraz Matlak. Upomnienie, żeby nie bił poniżej pasa. Oparł się o liny Foryś, ale to jeszcze nie ten moment. Jeszcze trzeba kontynuować ten pojedynek i wymieniać ciosy. Trafił pod brudkowym Matlak. Próbował tego samego Foryś, ale dobry unik Matlaka. Zachwiał się teraz Foryś, ale to nie wina ciosu, tylko źle postawione stopy. Trafił Foryś pod brudkowym na głowę Matlaka teraz. Prawe proste ze strony Matlaka, z ręki, która jest z przodu, bo on stoi z pozycji leworęcznego. Znów chwila spokoju, końcówka rundy numer 3, 10 sekund. Trzeba teraz zaznaczyć, zaznacza to Matlak, zagania swojego rywala i trafia, próbuje odgryzać się Foryś. Zagonił go do narożnika, trafił, koniec! Koniec walki. Kto został mistrzem? Czekamy koniec. Na oficjalny werdykt. Brawa dla zawodników, za chwileczkę werdykt sędziowski. Gratulacje dla obu zawodników, zostawili tutaj kawał serducha, a zobaczymy, który z nich w oczach sędziów zasłużył na zwycięstwo i na mistrzowski pas. Panie i panowie, wielki aplauz przed werdyktem, wspaniały pojedynek, walka rewanżowa. Tu też było blisko remisu, ale sędziowie wskazali. 2-0, wygrywa narożnik niebieski. Piotr Matlak, 2-0, czyli niejednogłośne zwycięstwo dzisiejszej walki i posiadaczem pasa Biznes Boxing Polska. Zostajemy w ringu. Gratulacje dla Piotra Matlaka, gratulacje dla Karola Borysia, który też zostawił tutaj kawał serducha i w oczach jednego sędziów zasłużył na remis. Także to była naprawdę wyrównana walka, która miała mocniejsze momenty, ale finalnie z ringu zwycięski wyjdzie dzisiaj Piotr Matlak. Ogromna radość Piotra. Karol Borys, blisko było, druga walka. Tym razem bez remisu, tym razem to Piotr Matlak pokazał, że to on zasłużył na zwycięstwo.